Cześć, Symala, z tej strony Namician, a dzisiaj sobie pogadamy o mojej ostatniej wizycie w pytaniu na śniadanie i troszeczkę sobie kogoś pohejtujemy, ale żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Cześć, witajcie, z tej strony Psycho Couple, czyli Kamil oraz Aleksandra. Hej! A dzisiaj będzie filmik o antyhejcie na Namician. Niektórzy pisali w komentarzach, że mamy rok 2019, a nadal jest na nią hejt. My też jesteśmy zaskoczeni, więc sami zobaczcie, jak to wygląda. Aleksandro, poproszę Cię o intro! Intro! Przemocłowna, hejt powszechne są dosłownie wszędzie. W życiu realnym, w internecie, a w szkole to już w ogóle jest codzienność. Przedstawmy krótko naszą dzisiejszą bohaterkę. Namician, w rzeczywistości ma na imię Olga, pochodzi z miejscowości Kościan oraz ma lat 19. Ma kolorowe włosy, ma kolczyki, ma tatuaże i według hejterów jest to wystarczający powód, żeby sprawiać jej przykrość. Naprawdę łatwo jest zdeptać człowieka, ale znacznie trudniej jest wyciągnąć rękę, by mu pomóc. Nanami interesuje się kulturą Japonii, w tym oczywiście anime oraz modą, modą azjatycką. I, co jest bardzo istotne, porusza też tematy dosyć kontrowersyjne, jednak naszym zdaniem bardzo, ale to bardzo istotne dla młodzieży. Więc jak przejść ten ciężki okres, żeby nie szorować w kółko po ziemi? Nie zostać zdeptanym i zrównanym cubotem? Na moim kanale są 3 takie filmiki związane ze szkółką i pomocą. Są też tutaj podlinkowane i naprawdę są fajne. Informuje o tym, jak sobie radzić z hejtem, czy też mówi o takich sytuacjach jak, no nie będziemy tutaj używali słowa, żeby YouTube tutaj się nie obraził, ale po prostu zbyt niska waga, czy też za duża waga. Mówi o tym, żeby akceptować siebie, bez względu na to, jakie jesteśmy wagi, czy mamy kolorowe włosy, czy zwykłe, czy jesteśmy biedni, czy bogaci. Wszyscy jesteśmy równi i my się z tym w 100% zgadzamy. Mam 18 lat i moje biodra są nieco szersze niż 13-15 latek. I jest to całkiem normalne. Kit z tym, że moje uda są pełniejsze i wiąże się to z kobiecą fizjonomią. Kit z tym. Jeżeli 13-latka zaczyna uważać, że osoba chorobliwie chuda, wychudzona, wyniszczona, wygląda w porządku, wygląda ok, to znaczy, że coś zaczyna się dziać. A teraz czas na krótką reklamę. Wbijajcie na naszego Instagrama psycho_podłoga_couple. Link macie w opisie, bo tam nagrywamy ostatnio bardzo dużo na Insta Stories, gdzie możecie zobaczyć, jak wygląda nasze codzienne życie, nasze rytuały oraz backstage z naszych nagrań do filmów na YouTube'a. Zostawcie follow i bądźcie na bieżąco. Mamy też do Was pytanie, czy chcielibyście, żebyśmy nagrali film o tym, kim jest typowy hejter, z jakimi problemami oni się mierzą i w ogóle jak hejterzy powstają? I dajemy Wam od razu jedną informację na temat hejtera. Zauważcie, że hejter bardzo często zmienia swój głos na nagraniach, ukrywa się za maską, za okularami, albo w ogóle nie widać jego postaci na nagraniu. Pytanie dlaczego? Już Wam odpowiadamy. Dlatego, że hejter w rzeczywistości bardzo boi się oceny. Boi się tego, że ktoś powie, że jest brzydki, że jest nie taki, że coś z nim jest nie okej. A w rzeczywistości hejter w środku jest małym, przestraszonym dzieckiem, które nie potrafi sobie poradzić z emocjami i wyrzuca je na innych. Dlaczego? Bo będąc dzieckiem dostawał to albo od swoich rodziców, albo od swoich rówieśników, którzy go krzywdzili. I teraz mamy do Was bardzo wielką prośbę. Napiszcie, żeby im było trochę milej, hashtag przytul hejtera. Jeżeli jesteście z nami i uważacie, że to są biedne osoby, hashtag przytul hejtera. Bardzo Was prosimy. To od nas dla hejterów, można powiedzieć, że takie wirtualne przytulenie. Nie bójcie się, możecie pokazać swoją twarz. My Was na pewno nie zhejtujemy. Ale posłuchajmy, co na temat hejtu ma do powiedzenia sama Nanami. Przybranie na wadze, poszerzenie bioder, trądzik, namowy do rzeczy, których nie chcemy robić. Ale przecież jak się nie zgodzimy, to będziemy wykluczeni z grupy. Takie naprawdę malutkie tyci ziarenko potrafi wpłynąć na radykalne obniżenie samooceny. To była jedna część, a teraz kolejna. Problemy nastolatków, szczególnie te związane z przemocą słowną, są często błahe dla osób starszych, ponieważ te spotykają się na co dzień z znacznie trudniejszymi sytuacjami. Jakie Nanami podaje sposoby na radzenie sobie z hejtem? Zarąbiste. Sposób pierwszy.
spał. 1. Zacznij to zlewać. Zacznij udawać, że to cię nie rusza, nawet jeżeli wewnętrznie jesteś zrujnowany. Celem twojego hejtera jest twój smutek. Serio? A tym samym zaimponowanie w jego środowisku, że przybił do dna jakiegoś gościa. Albo gościarę. Zero profesjonalizmu. Jeżeli nie dasz mu jakiegoś wyraźnego sygnału, że udało mu się ciebie dźgnąć i krwawisz, to on sobie odpuści. Bo nie dajesz mu tej satysfakcji, którą chciał. Ale zobaczmy też i usłyszmy, co powiedziała pani psycholog. Co robić, jeśli wraca dziecko do szkoły i mówi, mamo, nazwali mnie sadło. Do domu, ze szkoły. Można takie drobiazgi, na przykład, widziałeś się ostatnio w lustrze? A to, co mnie najbardziej rozbawiło, to propozycja riposty. Widziałeś się w lustrze? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Powiedzmy, że ktoś powiedział ci, że wyglądasz jak gnida. Gryfica Gnilda. Albo inny kut z Bronxu. Na przykład Ropuch Brzydal. I mam rozumieć, że jeżeli odpowiem... Widziałeś się w lustrze? No i co? No i od razu jest lepiej. To nie jest to mowa nienawiści? Z tego, co wiem, lustro odbija. Czyli to tak samo, jakbyś powiedział to samo. Najlepiej powiedzieć lighter bitches is padowa. A my zapytaliśmy naszej bardzo profesjonalnej, zaprzyjaźnionej psycholog, dokładnie wysłaliśmy do niej wiadomość, jak by odpowiedziała na coś takiego. I zobaczcie, co nam napisała. Ciekawe, jakie cierpienie masz w sobie, skoro musisz mówić ludziom takie rzeczy. Ale oczywiście masz prawo do swojej opinii, której nie podzielam. Co wy na to powiecie? Czy ta odpowiedź jest lepsza od naszej psycholog? Czy od pani z pytania na śniadanie? Czy to widziałeś się ostatnio w lustrze? Napiszcie w komentarzu, która opcja podoba wam się bardziej i wydaje wam się bardziej skuteczna. Trzeci sposób, jaki zaproponowano nami, to zgodzić się, czyli przytaknąć hejterowi. Jeżeli naprawdę chcesz już odbić tą ripostą i uważasz, że to jest mus, to się z nim zgódź. Ale jesteś gruba. Masz rację, jestem. I co? Nic, no. Gruba jesteś. No. Chciał cię poniżyć, a okazało się, że trafił na kamień. Czyli jak ktoś wam powie, że jesteście brzydcy, możecie mu powiedzieć: ej, jasne, stary, masz rację, oczywiście, jestem brzydki. Dlatego, że wytrącicie mu największy atut, bo dalej on nie wie, co ma zrobić po prostu. Jeżeli ktoś powie na przykład: ej, wiesz co, jesteś biedny, a wy powiecie: tak, masz rację, nie mam pieniędzy, jestem biedny. To co może powiedzieć? Wtedy będzie: o, naprawdę jesteś biedny. A ty: tak, masz rację. Jestem biedny. A teraz powiem ci tak pomiędzy nami w sekrecie, że osoba, która cię obraża, jest jeszcze bardziej nieszczęśliwa niż ty sam. Ta osoba, która naskakuje na ciebie bez powodu, jest smutna, jest samotna, jest opuszczona. Nie ma z kim porozmawiać o swoim problemie lub boi się tego. Dlatego próbuje ciebie postawić na jej miejscu lub jeszcze niżej, by tym samym się dowartościować. Więc pamiętajcie, w tym odcinku wspieramy hejterów, hashtag przytul hejtera, bo tak jak słyszeliście, to są bardzo biedne osoby, więc... przytulamy wirtualnie hejterów. Dobrze, ten film już zostawiamy, dużo się dowiedzieliście, a teraz przejdźmy już konkretnie do hejtów. Dla nas największym absurdem jest to, że na nami jest hejtowana za swoją wagę. Jak można hejtować ją za to, jak wygląda, że jest za gruba? Popatrzcie na to zdjęcie. A teraz wasza ulubiona sekcja, komentarzy hejterskich oraz odpowiadanie na nie przez nas, Psycho Couple. Jeżeli jeszcze nie jesteście w naszym teamie, a chcecie do nas dołączyć i popieracie nas, napiszcie Psycho Team w komentarzu. Hashtag Psycho Hashtag Team. Psycho Team. Też mnie tym, że na siłę próbujesz robić siebie uroczą. Ciągle wystawiasz ten język itp., mimo że to nie jest urocze. Za stara jesteś na takie zachowanie, więc trochę ogarnij się z tym, jak możesz. Odpowiedź na nami. Kamil? Dla mnie w życiu nie ma pojęcia za stara. Ani by z czymś skończyć, ani by coś zacząć. Gdy czujesz się dobrze sama ze sobą, wiesz, że nie musisz nikogo udawać na siłę, a tym bardziej ulegać słowom nie wypada. To tak przy okazji zapraszamy na naszego TikToka i możecie zobaczyć, jak debili z siebie robią starzy ludzie, tacy jak my. O, wytrąciliśmy atut hejterom, już nie będą mogli napisać, że jesteśmy debilami, bo sami o tym mówimy. Kolejny sposób na radzenie sobie z hejterem. Śmiej się sam z siebie, żeby inni cię już tak nie mogli wyśmiać. Na przykład powiedz: ej, my jesteśmy debilami, więc hejterzy już nam nie napiszą. A tak na serio, to właśnie teraz specjalnie napiszą.
Takie komentarze bardzo, bardzo lubimy i w ogóle takie pojmowanie rzeczywistości, takie, ale już czytam. Ja to przeczytam, dobrze. Nie ma to jak promowanie tego wszędzie, XD. Lubię Cię oglądać, ale nie rozumiem, czemu usuwasz negatywne komentarze. Jeżeli osoby Cię w nich nie obrażają, a jedynie to tylko krytykowanie czegoś, to pyk i znika XD. I tutaj oczywiście wiecie, że my to bardzo popieramy. Dlaczego? Dlatego, że w naturalnym, w normalnym życiu chcemy otaczać się osobami pozytywnymi. Czy do swojego domu wpuścisz osobę, która powie: ej, to co robisz jest głupie, a ty powiesz: chodź do mnie, chodź, zapraszam cię do mnie, powiedz mi jeszcze więcej jakichś niefajnych rzeczy. Nie! I tak samo my nie chcemy tutaj osób, na nami też nie chce takich osób u siebie, więc usuwa i blokuje te osoby. I tak samo my robimy: świetnie, jak najbardziej. Negatywne osoby wyrzucajcie ze swojego życia. Nie zesraj się, XD. No wiesz co, jakby tego nie robiła, to by miała dosyć duży problem, bo tylko by jadła i to nie wydalałaby tego, więc to mogłoby zagrozić jej nawet życiu. No trochę źle jej życzysz, to jest... Tak, obrzydlistwo. Trochę źle jej życzysz, nie podoba mi się to. A teraz komentarz z opinią, którego my byśmy u nas nie usunęli, więc możecie zaryzykować takim komentarzem. Wbrew temu, co mówią hejterzy, i bardzo wiele osób w komentarzach. No to są... To są w sumie hejterzy, no nie? Ale to są te orki hejterów. Hordy orków wysłane przez hejterów. Moim zdaniem lepiej ci w delikatnych makijażach, ale jak to się mówi, trzeba próbować. Czekam na więcej tego typu filmików. Czyli zaakceptowała wybór na nami, wyraziła swoje zdanie, jak lepiej wygląda według niej. Dla mnie to jest okej. Okay. I to jest oczywiście, właśnie... zawsze jest milej słyszeć: słuchaj, wyglądasz super, wyglądasz mega, jesteś piękny, jesteś piękna. Ale wiadomo, że nie wszystkim wszystko musi się podobać i jak najbardziej akceptujemy to i popieramy. I to jest komentarz napisany w sposób miły, kulturalny. Idealne wyrażenie właśnie własnej opinii, którą powinno się akceptować. I tego hejter nie potrafi zrozumieć właśnie, że tak powinno się wyrażać swoje zdanie. W miły, fajny sposób, hejterze, a nie w chamski. Rozumiesz? No wiemy, że nie. Popatrzcie na zdjęcie i komentarz do tego zdjęcia. Wije się na róże, znów wywołałam burzę. Skoro już tak rymujesz, to może w prawdziwej poezji pozytywnej swoich sił spróbujesz. Ej, ty znowu. Przemyślałam tą odpowiedź. Nie dość, że ładnie śpiewasz, to jeszcze wiersze potrafisz ułożyć Jezu, szybko. To jestem taka pozytywna. Kurde, jaka utalentowana. Oczywiście tutaj taki tradycyjny komentarz a propos wagi. O Boże, myślałam, że jesteś chudsza. Chudsza niż co? Niż kto? Niż ty? Niż ogół? Nie, że jest w ogóle chudsza, ale chudsza zobaczyła. Niż jest, ale zobaczyła jest. Prawdę. I o Boże, jesteś tak gruba! O Boże! Nie wiem, 40 kilo zamiast 35! Dokładnie! Na nami, co ty zrobiłaś? O Boże! Pastelka, wyglądasz jak ku... Co najmniej w tym komentarzu zadziwiło najbardziej, że skoro ta osoba zna takie słowa, to dlaczego popełnia błąd w takim słowie jak... No tutaj już taka tradycja, Ola przeczytaj, ja odpowiem. Ale gruba już jesteś, XDDD. Weź schudnij, bo już nmg na ciebie patrzeć, lol. Nmg to nie mogę, tak wiem. Czyli oczywiście tradycyjny komentarz na zasadzie: nie mogę na ciebie patrzeć, dlatego patrzę. Jestem na tym profilu, komentuję i poświęcam na to swój czas. Faktycznie nie mogę. Jakim cudem masz tak nienaturalnie długie nogi? Skoro masz 169 cm wzrostu, ach, ta magia Photoshopa. Oczywiście nie masz pojęcia zielonego, czy ona zrobiła cokolwiek w Photoshopie, to pierwsza rzecz. Po drugie, jako fotograf powiem ci, że właśnie zdjęcie, a właściwie perspektywa, z której jest robione to zdjęcie, powoduje, że te nogi są wydłużone i nie jest potrzebny do tego Photoshop. Trzecia sprawa, 1,69 m to tak naprawdę jak na dziewczynkę, no nie no, przecież ona już jest kobietą, ale nadal młodą, to jest po prostu dosyć dużo. I w ten sposób jej nogi są długie. Jak coś przeszkadza, to każdy wygląda inaczej.
I to jest odpowiedź do komentarza Masakra, jesteś ładna dziewczyna, wyglądasz jak straszak na wróble. I tutaj chcemy się odnieść też do bardzo istotnej rzeczy. Jeśli chcecie kogoś bronić, to nigdy nie róbcie tego w taki sposób. Napiszcie to po prostu miło. W zasadzie, hej, nikt ci na przykład nie dał prawa, żeby ją tak oceniać. Nikt ci nie daje prawa do tego, żeby tak komentować. Fajnie, że bronicie, tylko po prostu nie przeklinajcie. Nie w taki sposób. To nie jest obrona. To jest też niefajne. Miło. Może z jakąś tam ironią, tak jak my, ale nie obrażając, nie będąc takim chamskim i wulgarnym po prostu tak. Do tych osób. Dobrze, wystarczy już tych komentarzy, ale teraz jeszcze chcemy wam pokazać jeden komentarz na nasz temat. I chcemy tutaj zdementować głupoty, bzdury, kłamstwa i manipulacje hejterów, którą powtarzają. Więc posłuchajcie tego komentarza i zobaczcie. Tak, moim zdaniem ich związek nie przetrwa zbyt długo. To jest odnośnie Roxany i Daniela Jastrzębskiego. Pod tym filmem ten komentarz. Tak, moim zdaniem ich związek nie przetrwa zbyt długo, patrząc na wiek, odległość dzielącą ich i mało wierzę, żeby tak bardzo się kochali, aby byli ze sobą już na zawsze. Okej, okay. I w tym miejscu, gdyby komentarz się zakończył, oczywiście nie usunęlibyśmy go. To jest opinia, jest wyrażona w sposób kulturalny, nic tutaj się ciekawego nie dzieje. Wszystko jest okej. Okay. Idąc dalej, to tylko moja opinia, ale znając pewne osoby i tak pomyślą, że to hejt i ogólnie wulgaryzmy, bo czym nie nazwać... Po czemu nie nazwać konstruktywnej opinii hejtem, a ludzi piszących je hejterami? Może dlatego, że należy nauczyć się odróżniać konstruktywną opinię od hejtu, chociażby po tym, że ani im źle nie życzę, ani nie wyzywam, ani też nie używam w ogóle wulgaryzmów. Także może po tym komentarzu coś się zmieni, albo jak to bywa z większością komentarzy tego typu, dostanę shadowbana, so goodbye. Wiesz co, za to co napisałeś dalej, z chęcią byśmy ci dali shadowbana, bo piszesz po prostu nieprawdę. To są kłamstwa, to jest niefajne jak coś takiego robisz. Najprawdopodobniej jesteś osobą, która jest jakimś fanem po prostu hejtera, który pisze rzeczy, a czy tam mówi, o czymś co jest nieprawdą. Whom do you serve? Saruman. Nie, nie robimy czegoś takiego. Jeśli faktycznie jest wulgaryzm kierowany w naszą stronę, jeżeli ktoś jest dla nas niemiły, albo dla osób, o których wypowiadamy się na filmach, to tak, takich osób nie chcemy. Ale ten komentarz tu nie ma nic złego, więc nie rozsiewajcie takich bzdur, nie powielajcie tego, co usłyszycie. Wejdźcie na nasz kanał, popatrzcie sobie, co my robimy. Zresztą to, co robią hejterzy, jak można w ogóle mówić, że ludzie, którzy bronią innych, są źli? Po prostu hejterzy wiecie doskonale, że zaczynamy was rozgryzać, że pojawiły się osoby, które wyjaśniają, kim jesteście i dlatego was tak to boli. I będziemy robić to dalej. I nie będziemy odpowiadać na żadne filmy. Więc cóż, pozdrawiamy hejterów, hashtag przytul hejtera. Cóż. Bo właśnie tak uważamy, że większość kanałów komentarii, które aktualnie istnieje, to tak naprawdę kanały hejteri. I będziemy to powtarzać, aż dopóki się to nie zmieni. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że zostaliście z nami do samego końca. Zapraszamy jeszcze raz na naszego Instagrama. Ach! A koteczek czegoś zapomniał. Bardzo ważna informacja. Nagrywaliśmy z pewną osobą, która nas odwiedziła. Nie wiem, czy w ogóle ją kojarzycie. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Nagrywaliśmy film, który powinien się pojawić na naszym kanale za chwilę. I będziemy mieli dla was konkurs. W tym konkursie będą do wygrania takie oto zdjęcia. Mamy aż 4 sztuki i będziemy je do was wysyłać. Dla osób, które taki konkurs wygrają. Na każdym zdjęciu znajduje się autograf nasz oraz Pysi. Dokładnie. Już w następnym odcinku właśnie z Pysią będziecie mogli coś takiego wygrać, więc czekajcie na ten odcinek i może właśnie to do was trafi któreś z tych zdjęć. Więc to już jest zapowiedź. To będzie też nasza nowa seria, tak przy okazji. Nowa, o której nikomu nie mówiliśmy. Znaczy, widzom nie mówiliśmy. No to Pysia wie. Pysiamy tam jeszcze parę innych osób. Dziękujemy bardzo za to, że nas oglądaliście. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować nasz kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i czekajcie na film z Pysią już wkrótce. Buziaki, pa! Ciao! Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. O partigiano. Pozałam palec, tak. O partigiano. Portami via.
Ach, nasz hejterze, mały hejterze, byśmy cię dzisiaj przytulili, przytulili tutaj, tu, ale cię nie ma, bo się schowałeś za maską, okularami i kapturem. Ła, ale jesteś poeta? Za dziwnym głosem, bo się wstydzisz siebie. Ach, hejterze, 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 hejterze. Arrivederci, już ci mówimy. Oj, posunęłam naszą kamerę.